gdy się pojawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. I ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała. Szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. Mejcy Coliny z kanału TV. Siabada, siabada, ty i ja. Mydełko fa. Siabada, ty i ja, ty i ja. Mydełko fa. Piękna dziewczyno z kanału TV. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Siabada, ty i ja, mydełko fa. Siabada, ty i ja, mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę. Domek z drewbudu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony. Byłbym szczęśliwy i zadowolony. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabadabada. Jeśli się zgodzisz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, szabada. Cytalina, pomachaj do mnie. Szabada, szabada, ty i ja. Mydełko fa. Piękna dziewczyno z kanału TV. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany. Szabada, szabada, ty i ja. Mydełko fa. Szabada, szabada, szabada. A ja walnąłem sobie dwa piwka przed streamem. Pojawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. I ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała. Szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. Mejcy Coliny z kanału TV. Siabada, siabada. Ty i ja, mydełko fa, siabada, ty i
dziewczyno z kanału TV. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Siabata, ty i ja, mydełko fa. Siabata, ty i ja, mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę. Domek z drewbudu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Jeśli się zgodzisz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, szabada. Cytalina, pomachaj do mnie. Szabada, szabada, ty i ja. Mydełko fa. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany, chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany. Szabada, szabada, ty i ja, mydełko fa. Szabada, ty i ja, mydełko fa. Pojawiasz na szklanym ekranie, wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza zdecydowanie i ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała, szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało mej cytoliny z kanału TV. Siabada, siabada, ty. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Siabata, ty i ja, mydełko fa. Siabata, ty i ja, mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę, domek z drewbudu, a w domku my. Chcę taki domek
prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony. Byłbym szczęśliwy i zadowolony. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabadabada. Jeśli się zgodzisz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, szabada. Cytalina, pomachaj do mnie. Szabada, szabada, ty i ja. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany. Szabada, szabada, ty i ja. Mydełko fa. A szabada, ty i ja, ty i ja. Mydełko fa. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabada, bada. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, ty i ja, ty i ja. Cytalina, pomachaj do mnie. Mydełko fa. Ty i ja, ty i ja, mydełko fa. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabada, bada. Jeśli się zgadza na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, szabada, ty i ja. Mydełko fa. Vitamina. Szabada, ty i ja. Mydełko fa. Gdy się pojawiasz na szklanym ekranie, wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie, i ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała, szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało mej cytoliny z kanału TV. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Jedyną reklamę, domek z drew budu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony. Byłbym szczęśliwy i zadowolony. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa.
byłoby fajnie, szabada bada. Jeśli się zgodzisz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Siema! Boże, dlaczego jestem taki spierdolony? I dlaczego mi koszulkę kluczuje, a nie powinno? Moi drodzy, moi drodzy! 90 wchodzę na streama, tu kurła jakieś bliskie przyśpiewki z Remzy. Unsu pijun like. Przez ciebie kurwola mi to kurwola medełkofa i zaraz ją zajebię. Nie żartuję. Poczekam aż uroci. 5 złotych. O kurwa! Synek, gdzie na tę piąteczkę? Dobra, wyłączamy to. Ja wam powiem tak, ja tylko dlatego byłem w stanie to puścić, że ja nie miałem słuchawek na głowie. Ja nie cierpię kurwa disco polo, nie jestem w stanie tego zwierdzić, nie? Raserks, żebyś długo żył i był z nami, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności i sukcesów w życiu. Ej, ej, ej! Proszę spansę dla Rasera 3. Panie złoty, takie rzeczy to o północy dopiero, okej? Okay? Chociaż dobra, jak jest sellout, jak wygra... Ej, kurwa, dlaczego? Tu było widać drugi, no nie? Ty, no to kurwa nieźle, nieźle, Kiszak. Teraz zdradziłeś, gdzie już mieszkasz, już każdy... Roszu, witamy nowego sponsora! Moi drodzy, bo ja się nie zdążyłem z wami przywitać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kiszak z tej strony i to jest... Słuchajcie, tylko czekajcie, bo ja tu zmieniam jakieś rzeczy w OBS-ie. Bo mi źle green screen działa. Ja nie wiem, dlaczego mi źle działa, ale to już nieważne. Bo, moi drodzy, dzisiaj jest pierwszy w historii Sellout Saturday, bo jestem takim, kurwa, budżetowym polskim Sada Popinem. No niestety. To jest expectations versus reality. No i jak ktoś jeszcze nie wie, na jakiej zasadzie działa Sellout Saturday, czyli sprzedajna sobota, nie wymyślałem jeszcze do tego żadnej nazwy. Może po prostu nazwy Selloutem, zaraz się z wami przywitam, także... Spokojnie, to osoba, która wysłała największą liczbę donatów od poniedziałku do piątku, wybiera grę w sobotę. I to będzie totalne gówno. No nie wiem, no teraz może ktoś się obrazi, jak ja powiem, że ta gra to jest totalne gówno. Może ktoś stwierdzi, że to jest zajebista gra. Może ktoś stwierdzi, że to jest najlepsza gra, w jaką on kurwa kiedykolwiek grał. Ale ja w tym miejscu chciałbym podziękować Razerowi. Tak naprawdę powinienem podziękować wszystkim top donatorom. Oczywiście im tam zawsze dziękuję. A w tym miejscu, panie Razer, słuchaj, to jest twój dzień. To jest twój dzień, mój drogi. Także, panie Razer, wielkie dzięki. Wybrał taką grę, która się nazywa Simulator Prysznica z tatą. Jeśli mam być 4, ja bym tego na kanale chyba sam nie ograł, jako ja. To wam tak puszczę w tle, a teraz sobie będę gadał po prostu. Ale gierka jest fajna, gierka jest na godzinę, także nawet jak ktoś nie będzie chciał kurwa w to grać, to się przemęczy. Także ja bardzo dziękuję Razerowi, że też nie kazał mi katować w tą grę kurwa cały wieczór, bo tutaj nie mam w co katować tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że przejdę tą grę w jakąś godzinę i po godzinie 22 jakoś tak lekko odpalimy sobie typiarze Darkest Dungeona z wszystkimi dodatkami, już mam wszystko pogarniane i też będzie giveaway, bo dostałem dwa razy Color of Madness od deweloperów Darkest Dungeona, także też dzisiaj rozdam, jest Steam Sale. Przez co te rzeczy są i tak tanie, ale na spokojnie, typiarze. To jest zawsze jakieś dwie dychy do przodu, no nie? Także będą dwa giveaway'e. Jednego pewnie zrobimy tylko dla sponsorów, a drugiego zrobimy dla wszystkich, tak mi się wydaje. No, także! Witam! Proszę się ze mną przywitać teraz, cześć! A ja jeszcze raz bym chciał powitać pana Rosza, nowego sponsora i nie wiem, czy tam poleciał jakiś spam skrzyneczek, czy nie. Także siema Vertes Elo. Kurde, jacy tutaj youtuberzy do mnie duzi przyszli. Pewnie są duzi, ale nadal lubią wziąć prysznic z tatą, nie? Siema Jarosław, siema Achmed, siema Sel, siema Lord Smarku, Kubuś Puchaty, Glegis, Grzywu, Kimser, Omnomajster, Zelek, Wieju, Phantom, Fek, Linion, Szymo, Lokus, Podlasiak, CA Sparrow, ja mogę, kurwa, nie spamuję się nie w tym momencie. Kuba, Guje, Lucifer King, Brad Nolles, Batman, Jimen, Komisarz Eusas,
To jest Raxo, czy ja to widzę Raxo, ale przez Q napisane. Uncle Chips, Dumi, Roszu, Bibo Bagosz, Mateusz Fumio, Candy Jaśnięty, Mściwy, Michael, Wojciech, Awalko, Ewrosy, Adrian, Mareczek, Chromek, Lucifer, Marcin, Kuba, I hate you, Zil, Agronet. No, 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 guys, no, wyprzedziłem was. Co to kurwa ma znaczyć? Tomek, Szulor, uwaga, czat, mam ważną informację dla was. Słuchajcie uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzał. Jesteście kurwami. Ktoś napisał taką wiadomość. Czy każdy słyszał, bo on nie będzie dwa razy powtarzał. Siema Rabcik. Siema wszystkim, dobra, czekajcie, jeszcze wezmę tutaj pół zapiekanki do zjedzenia. Fajna, nie? Z Biedry taka zapiekanka za 3 zł. Jakby ktoś chciał, to jest promocja 3, w sensie 2 i 3 zapiekanki za 6 zł. Normalnie 2 kupujecie za 6. No. To tyle, dajcie mi to zjeść i już odpalamy. Co? Na kocią łapę. A, na kocią łapę, szybki temat. W piątek mam egzamin u dr Kalo, czego się spodziewać? Amanda mówi, że ogląda na kocią łapę. Nie wiem, czym jest na kocią łapę. Ja egzamin u Kalaus. A ja wiem, kto to jest. Wiem, oglądałem kiedyś z tobą. Generalnie na Kalaus jest jeden sposób. Napluć tej szmacie w ryj i o niej zapomnieć. Naprawdę. Naprawdę, to jest jedyny sposób. Nie, ale prawda jest taka, ja nie pisałem dwa razy. Ja egzamin u Kalaus pisałem, jakbym teraz dobrze policzył. Jeden egzamin na studiach pisałem 3, 4, 5, 6 razy chyba pisałem. Jeden egzamin. Był tak. Termin pierwszy, drugi, poprawkowy. 5 razy chyba. Później. Nie, pierwszy, poprawkowy. Jeszcze jedna poprawka na sam koniec. Jak się nazywa ten? Niekomisyjny, przedkomisyjnym. A, z awansu i komisyjny chyba. Tak, ja chyba 5 razy pisałem tam jeden egzamin. Ale zależy z czego. Jak z gramatyki? Jak z gramatyki, to tylko tłumaczenie zdań. A jak z tego? A jak z literatury, to niestety nauka na pamięć wszystkich cytatów. Na kocią łapę? Na kocią łapę kiedyś śmiesznie kobra gadała o życiu na kocią łapę. Dobra, typiarze, słuchajcie. Tutaj say no more, no nie? Lecimy ten. Kupiłem sobie monsterkę, uwalniłem sobie 2 piwa przed streamem. I co? I musiałem sobie walnąć monstera, żeby przeżyć, no nie? Nie, jeszcze sobie lek wezmę. Przypomnijcie mi o słońcu za pół godziny. No, ale generalnie pani Karos była moją zaporą na skończenie edukacji. Przez tą panią nie skończyłem mojej edukacji. Nie? A kurwa, nie tak dla było. Psa, kurwa, nie dla śmieci, a dla pana to. Batman 50 zł. Siema Kaszok. Siema Batman. Panie Batmanie, mój drogi. Dziękuję za to 50 zł. Podzieliłbym się z tobą wszystkim, co mam. I tą zapiekanką teraz na talerzu, ale... Nie mamy jak, to jeszcze nie są te czasy, to jeszcze nie są czasy teleportacji. Bardzo dziękuję, panie Batmanie, no to jest... Kojny donate. Ej, ale czekajcie teraz. Tam było jebać plebs, czy tam nie było? Jebać plebs, bo ja... Nie, czekajcie, to Batman wysłał, no nie? Czy to był ten hojny darczyńca taki codzienny? Z 50-ma, nie no, to Batman. Bo było chyba na. Dobra. Słuchajcie, trzeba ten. Trzeba. Jak to napisał pudełko, skrzyż gadet i do ojca pod prysznic. Tato! Nadchodzę. Eurodad. Może nie mogę. Dobra, jakim będziemy Bachorem teraz? Gdzie na Batman jeszcze raz? Może być tak. Ty, jakie to jest w ogóle sterowanie? To jest, się wsadem steruje? Będziemy teraz tak, mamy zwykłego. Potem mamy Richarda. Proszę tu nie pisać! O kolorze skóry Richarda, okej? Okay? To nie jest rasistowski stream. Ale myślę, że rudy tata chyba najlepszy będzie mimo wszystko, no nie? Tał. Boże Razer, dlaczego akurat ta gra? Nie wierzę. Dobra, go!
Będziemy Johnny i Robin. Rozumiem, że Robin to... Pa, Magnum się nazywa dzieciak. Teraz zauważa, jak jest sterowanie. Dobra, strzałkami. Tato, czekaj, który to jest ten? To jest ten mój rudy. Pyk! I to taty. Tatko! Dlaczego? Jak można grać w symulator prysznicą z tatą? Teraz tylko, żebym nie zbłądził i żebym do obcego taty nie poszedł. Bo to przybał, no nie? Znacie tą sytuację w życiu, jak chcecie sobie wziąć prysznic i chcecie pójść do swojego taty pod prysznic i przez przypadek idziecie do innego taty, no nie? To normalnie. To jest dosłownie taka sama sytuacja, jak na przykład robicie... Jak... O kurwa, ale slowo to dostałem. To jest taka sama sytuacja, jak na przykład chce wam się kupę pod prysznicem, więc robicie, sracie sobie na dłoń i rzucacie do kibla, jesteście wkurwieni, bo nie trafiliście na kibel, tylko trafiliście obok kibla, no nie? Guys, to tam jeszcze lajka, nie kliknę, zapraszam do kliknięcia. Ta gra ma chyba 5 trybów, 5 albo 6 trybów, nie jestem pewny. Każdy trzeba przejść, ale jak na razie mi mega dobrze idzie, nie? Dobry jestem. Mogę... Myślę, że to jest coś, co mogłem sobie wpisać do CV, że jestem dobry, jeśli chodzi o branie prysznica, kurwa, z ojcem. O ja pierdolę. Ale slajda dałem. Dzień dobry, dlaczego by chciał pan pracować w naszej firmie? Co pan sobą reprezentuje i co robi pan dobrze? No, dobrze, biorę prysznic z tatą. O! Witamy na pokładzie! Ej, serio, nie? Niezły jestem w prysznic z tatą. Tato. O kurwa, ty pan, jak było blisko, nie wierzę w to. Było blisko do pójścia do innego taty pod prysznic. Ej, ja mam tu dobry bonus, nie? Oho, tu się zaczynają schody teraz. O nie, 65 tatów, 70 nawet tatów, ojców. Kiedy ma się dwóch tatów? Kiedy ma się dwóch tatów, to możesz iść do jednego i do drugiego, albo do tego, którego po prostu bardziej kochasz, no nie? Albo do tego, który się nie dotyka pod tym prysznicem, no nie? Pamiętam, że zamiast do taty to do wujka poszedły. Byłem trochę zszokowany, ale też fajnie było. No, tak było. Tak jest. Czekajcie, sobie tutaj przeglądam. Przeglądam sobie czacik ładnie. Dobra, znowu. Johnny. Ja już odblokowałem drugi tryb? Nie, mi chyba napisze, nie? Jak ja odblokuję drugi typ. Ktoś ogarnie tą grę dobrze? Ja mam już odblokowany drugi tryb i go mogę zagrać. Bo ja chcę przejść wszystkie tryby. Jak powiedziałem, że jak to jest sellout Saturday, no to muszę tą grę ukończyć. Nieważne, co by się tutaj działo. Naprawdę... Na wszystkie możliwości. Ciekawe, czy jest jakaś Kama Sutra, jeśli chodzi o branie prysznica z tatą. Jakiś serwerwi. Myślisz, Amanda, że jest jakiś, czy nie? Że na przykład, biorąc prysznic z tatą, można umyć mu plecy, ale na przykład nie dupę. Na pewno jest jakieś. Myślałem sobie teraz o tej zasadzie internetu, no nie? I uwierzcie mi, że nie chcielibyście wiedzieć, co jest teraz w mojej głowie. Jaki jest numer tej zasady, że jeżeli o czymś pomyślisz, to znaczy, że jest już z tym porno w internecie. To jest zasada 46, 26, jakoś tak, no nie? Boże, ej, ja mam teraz takie złe rzeczy w głowie. Dlaczego ja myślę o czymś tak kurwa okropnym, no nie? 34. Myślicie, że zasada 34 łączy się z zasadą z prysznica z tatą? Nie, nie, kurwa, dlaczego? Prysznic z tatą. Na pewno się łączy. Tak działa ta zasada, no musi się łączyć. Ej, jestem tak zniesmaczony wewnętrznie, nie? Teraz naprawdę. Pomyślałem o rzeczy, o której nie powinienem myśleć. Kurwa, znowu do złego taty poszedłem. Ale jest bonus nowy, dajmy sobie towel off.
Jest jeszcze na talon, ty, ale nie, patrz, mam 3 tryby, a trybów jest łącznie ile? 2, 4, 6, dobra. Przejdziemy z drugim trybem. Co się stało? Boże, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, weźmy sobie innego teraz. Match the dad? Ale co jest, nie mogę nic wybrać. Jakoś ze mną nie ma zasady 34, a może Selel, może ze mną nie ma zasady 34, ale darmowej, co? Widziałeś Wings porno? Wings to były te czarodziejki Wings, tak? Był Witch czarodziejki i był Wings czarodziejki. Mógłbym cię prosić, żebyś zostawił zapis z Darkesta na kanale, bo chcę... Będzie zapis z Darkesta na kanale, ale no Darkest będzie... Jak tylko przejdę prysznic z tatą. Na czym to polega? A widzisz. A bo ja jestem teraz ten, losowym. Myślę losowym. Od razu, o kurwa, to jest ciężkie. Od razu wyczaić pierwsze postać. To jest trochę wyższy poziom. Nie wiem jak duży streak to muszę zrobić. Ja tu pewnie dostanę strajka za nagość, no nie? No bo czemu kurwa nie? Czemu by nie dostać strajka za nagość? Widzisz? Ten penis narysowany z 2 albo 3 pikseli, nie wiem, policzcie. Z 3, może nawet z 4 pikseli. No to może kogoś zgorszyć, tak mi się wydaje. A ja mam daję teraz myślę, ta kocią, na kocią łapę to jest ta, co mówiła, że nie jest to jej nauczyciel powiedział, że jest przyzwyczajona, że jej latają po szkole. Afroamerykanie, żeby teraz nikogo nie obrazić, na YouTubie trzeba uważać na takie rzeczy. To wiem, kto to jest. Pyk, pyk! Niezłe combo. Ty, 50 ojców! Ale pikseloza, no wiesz gościu jak to jest. Za słaby komputer mam prawdopodobnie. Ej, no co jest, pani Razer? Kiedy... Jest! Nowy tryb! Tryb! Czemu powiedziałem trip? Nowy trip. Bo czytam rzeczy po angielsku i tu jest new soap, to powiedziałem nowy trip. Jestem podjarany dzisiejszym Darkestem? A tak, średnio na jeża, jeśli mam być szczery, wiesz? Siema Dariusz, elo, co tam u ciebie? Lol, cenzura, ty masz więcej pikseli? Takie słucharki po angielsku tutaj są. Grab the dad. A okej, okay, czekajcie, bo ja tą myszką teraz robię, tak? Tak. A i do góry sobie zmieniam. Chodzę tu na boki. Zmieniam sobie mój. Okej. Okay. To ciężkie. Szczególnie, że muszę się zmieniać. Tego po włosach łonowych ogarnąłem. Jakie dole jak to brzmi. Ale faktycznie to ma inny kolor, idzie ogarnąć wcześniej. Ty się po włosach łonowych. Ale śmieszne. Seks! Seks 69, nie? Wołajcie rodziców, bo Kiszak normalnie bierze prysznic z tatą. Ja pierdolę. Mamo, nie wytrzymam. Kiszak gra w prysznic z tatą. Grażyna nie wytrzymie, pana to! Kolejny myk. Niezły jestem, ej naprawdę. Mam wrażenie, czy są jakieś zawody w branie prysznica z tatą, bo myślę, że jestem jednym z lepszych zawodników w to. O kurde, wrong dad tam zrobiłem, nie? To jest lipa, bo jak się zmieniasz, to ci się zatrzymuje na chwilę. A!
Dobra, tyle. Czy będzie nowy tryb? Ej, co ja tu muszę zrobić? Czekajcie, bo mi... Jeszcze trzy tryby zostały do ogarnięcia. I wiem, akurat to Puerto sprawdzałem, robią w tę grę speedruny. Ej, ja chyba jeszcze muszę pograć, mi się wydaje, w te tryby. To nie mam napisane, kiedy to odblokuję. Pa! Jest faktycznie nudity, yeah. Nie wierzę. Dobra. Chyba muszę odblokować więcej punktów, tak mi się wydaje, no nie? Ej, te żarty są po prostu tak dobre. RP może jutro? Generalnie RP. Nie mam guys, jak roleplaya postreamować, bo chłopaki są na GameOnie w Kielcach. Więc streamowanie RP z gangsterskiej organizacji w momencie, gdy nie ma ludzi od mnie z organizacji, jest kurwa lipne trochę, nie? A chcę, żeby na tych streamach się coś działo, no bo ja tam sobie mogę chodzić po mieście, handlować jakimiś rzeczami. Ale myślę, że to będzie nudne, bo nie mam jak robić dymów. A faktycznie, no ten Carlos jest już trochę przesiąknięty tym kryminalnym świadkiem. On już sobie nie może tak chodzić po ulicy jak wcześniej. Już faktycznie jednego typa skasowaliśmy. Już nie jest takie łatwe jak było wcześniej. Ale nie wiem, zobaczę. Jeszcze pomyślę, no nie? Dzisiaj tego Darkesta będziemy ogrywać. Zobaczę, kto wyjdzie. A po Darkeście. A typiarze, po Darkeście. Ty, jak go na końcówce tu złapałem. Nie! Widziałem, nawet wczoraj się z dobrodziejem, wiecie, widziałem. Bo dobrodziej lądował w Rzeszowie. Ja do nich tam na Game On nie pojechałem. I widziałem się wczoraj z dobrodziejem i z Kupsonem. I nawet właśnie mi opowiadał, no nie, o tej sytuacji, co o tym napadzie całym, no nie. Także faktycznie jest, no. Łap go tu. Za siusiaksa. Tyk. 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 Nie no, dobry jestem. Tylko... Kurde, no ja chcę te tryby odblokować. Ciekawe, jak dobre są te tryby. Ja tu muszę zdobyć jakąś ilość punktów, może mi ktoś to napisać? Ktoś się orientuje? Czy ktoś jest lepszy w branie prysznica z tatą? Fajna gierka, ale faktycznie widziałem, że średni czas przejścia jej to jest godzina, półtorej, no nie? Odblokowanie wszystkiego to są jakieś 2 godziny. 69 punktów. No, Bo się spodziewa. Kurwa! Cyk. To jest najgorsze, jak tu się zacznie rypać, to już jest faktycznie lipa, no nie? Dokończ, co mi dobre opowiadał o tej akcji, no nie? Co się tam na roleplayu rozegrała. Że ich policjanci bezpodstawnie rozstrzelali. Właśnie myślałem o tym, żeby jutro skończyć foksy. Może jutro podzielę z tym, nie wiem, zobaczę jeszcze, nie? A może muszę każdym zagrać? Nie, czekajcie, to jest Match the Dad.
Nie no, stałem, że tu trzeba jakąś ilość punktów po prostu zdobyć. Łączną. Tak jakby te punkty trzeba nafarmić, to by było najlogiczniejsze. O kurde, nie wiem. Znaczy... Ej, nie wiem. Nie, 9-1. Ej, Razer, wiesz, że jest generalnie piosenka właśnie pisana? Nie była przygotowana wcześniej. O kurde, ale tu na farcie wszedłem. Wszedłem tacie na farcie pod prysznic. Normalnie sekundy mnie dzieliły, żebym już nie wszedł pod prysznic, ale się udało na szczęście. Ten bohater to jest Janek. Jak się bawicie? Ja, powiedzcie mi, jak się teraz czujecie. Czujecie, że gdzieś zbłądziliście w życiu? Czujecie tak trochę, że wasze życie jest spierdolone, bo oglądacie typa, który gra w symulator prysznica z tatą? O, jak to się tata szoruje. Ten włosy myje. Ej, a ja dopiero teraz zauważyłem, że tu każdy inną czynność wykonuje. Wyjście spełniony. Nie wiem, czekaj, napisał na czacie. Nie napisał. Razer, gdzie ty jesteś? Nie napisał, pani odpowiedział. Możesz odblokować papiery adopcyjne, wtedy twój tata jest zaznaczony strzałką. Spokojnie, spokojnie, Roszu, będzie Darkest Dungeonik, no nie? Powinno ci się spodobać. Ej, no kurwa, nie wiem. Czekajcie, trzeba jakiś tower with your dad, może solucja, no nie? Jak to nazwać? Nie będzie solucja. Chyba polucja albo statucja. To jest, nie, to jest recenzja gry. Tower with your dad locked stage. Unlocking, o jest. Teraz zobaczę, co trzeba zrobić. Nie wiem. Dobra. Po prostu nafarmię punkty, może ktoś to znajdzie. Fajna nazwa streama, dzięki. Może trzeba zagrać każdym typem. Nie. Tym. W Londynie. On mieszka, już ci mówię. W Burgess Hill. Dlaczego mi nie dało tego taty, którego ja wybrałem? Czekajcie, co ty tutaj napisałeś na czacie? Grasz w te różne tryby. Zaraz to sobie przeczytam. Dwa. Nawet muzyka jest taka odpowiednia do tego, do prysznica z tatą, nie? Pojawia się coś dziwnego i trzeba wejść w interakcję z tym. Ty, no ja chcę tego. Słonka to już? Jeszcze chwilę, za 15 minut zmiguję, przypomnij. Chyba jeszcze takie rzeczy je trzeba podnieść.
to? Nie. Są podwójne punkty. No to jest tak. Jeden myje dupę. Drugi myje głowę. A trzeci się wyciera po prostu. Znaczy nie, stoi wytarty. Nie, stoi z ręcznikiem. Moczy ręcznik. Nie wiem co robi. Tutaj są takie tryby, że się wanną później leci. Zajebiste są te tryby. O. Ła! Dobra, dobrego taty mnie. O. Cyk, cyk. Cyk. O. Prawidłowo idzie. Prawidłowo. Tu już się trzeba skupić. Ej, po tych kałużach się ciężko chodzi. W sensie ciężko. O kurwa, nie wiem gdzie jest. Źle trafiłem. Ty no, ale gdzie to jest? Ty no, patrz, no nie, nawet rekordu kurde nie strzeliłem. Ja mam wrażenie, że tym jest grać najlepiej, bo się najbardziej wyróżnia. Na tle wszystkiego. Zaraz jakieś cheaty będę do tej giery ściągał. No to nie jest to. Ale no, dopiero jak w tą grę się zagra, to można stwierdzić, że jest łatwo wejść pod prysznic do innego ojca. No, słuchajcie. Mówmy o takich rzeczach, które się zdarzają, no nie? Mało kto mówi o takich rzeczach jak depresja. Jak depresja, jak słuchajcie, jak jakieś stany lękowe. No i trafienie do złego ojca pod prysznicem, no. Mówmy o rzeczach, które są tragediami po prostu. To jest ważne, to jest niesamowicie istotne. Double points. Zamydło. Ty no nie ma ich. Może muszę koło setki ich zdobyć. Ja jak wchodzę pod zły prysznic. Ja wchodzę najczęściej przez przypadek. Nie dlatego, że ja tego nie widzę, tylko na przykład. Chcę przejść obok i mi się nie udaje. Ty, pa, pojawił się czwarty ojciec. Jest najłatwiejszy do rozróżnienia. Dawaj, dawaj, dawaj! Siwy jest jeszcze. Siwy taki... Ło, jaki fart! Chyba nie jestem w stanie. A co dobrą piosenkę tam skrobiesz? Razer. O kurwa, nie wiem gdzie teraz. Czekajcie, ty na streamie sobie mogę oglądać. Mam w chuj czasu. Taki... Pa, ale to wyczekałem. Nawet nie poglądałem na streamie, nie musiałem. Mam taki dziwny, erotyczny nightclub. Kurwości, chyba tu był na dole, nie? Aaaa! Jaki wynik tu naskrobałem? Jest! To jest nowy tryb? Pa, kurwa, nie! Ej, co jest? Bójkowi, no, nadziejem się na bójka. Gdzie są ten? Gdzie są? Nowe tryby, może muszę właśnie inny trochę pograć. Item odblokowałem, no dobra, ale gdzie używa się tego itemu?
są jakieś kody do wpisania. Sorry if you're that. Codes. Czekajcie, zaraz wyczaję. Właśnie, jakie to są kody? Wpisz bagno, wpisz pociąg, wpisz kiszak. Nie zmieści się. Nie zmieści się. Nie. Może shower. Daddy, za krótkie. Dat SW to jest kod. Tur. Dat. Daddy. Daddy cool. Nie. Ty a ty. Father. Nie działa. Father Shower Dada. No też to już właśnie Legis, wiesz, sprawdziłem i nie załapało. Dady. Nie. O ty kurde. Ja tą grę dawno temu bardzo kupiłem. Dawaj mi te nowe tryby. Gdzie te itemy się odblokowuje? I hungry aim that. No to taki typowy kawał. Big Dick. No Big Dick to na pewno będzie. Odpowiedni kawał, ten. Witam. Pani Karolino, ty nie zrozumiesz tego akurat kontentu. Także możesz od razu wyjść ze streama. O! Co to zmienia? No są ogoleni. Ty, ale to nie jest perk, to jest minus. Ich jest ciężej rozróżnić przy tym. To jest mega ciężej po tym rozróżnić. Ale może teraz to już odblokuje. Dawaj. Trzeba... Teraz jak ma się mydło, trzeba nastukać jak najwięcej ojców, jakkolwiek źle to brzmi. Stukanie ojca to jest... Gdzie zbłądziłem? Gdzie popełniłem w życiu błąd? Ja pierdolę! Dałeś wybierać grę? Co dałem wybierać grę? Tak, Razer dzisiaj wybrał grę. Czy wydaje, że muszę w innych trybach zdobyć więcej punktów? Ale nie wiem dlaczego. A! Ale tu nie zbieram jednego lokatu, zbieram wszystkich. Cyk. Cyk. Pięknie. Nie no, macie jakieś pomysły, jak odblokować te tryby? A, dałem wybrać grę, to był błąd, który popełniłem, tak. Definitywnie, ale wiesz, można wybrać grę i w nią po prostu grać. A można dać wybrać grę top donatorowi, po czym gadać o tym, jak się stuka ojca, no nie? I że musisz to zrobić, że w jak najszybszym czasie musisz nastukać jak największą ilość ojców. Nie! To chyba nigdy nie zabrzmi dobrze. Ale pomyślcie sobie, że takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, opowieść o Janku
o tym, jak matka gotuje zupę w momencie, gdy ojciec stuka syna w drugim pokoju podczas oczekiwania na wizytę z ośrodka społecznego. Bazuje na faktach, to nie jest wymyślone, liczcie się z tym. Takie rzeczy się dzieją. Bliżej nawet niż wam się wydaje. Czy DD będą znowu sponsorzy? Tak, prawdopodobnie tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie... Ej, no nie! The code input screen is meaningless as far as we can tell. Someone did a bit of data mining and found that the code screen is tied to an RNG, meaning any combination of characters one of 1000. Okej. Okay. Iszak, w tym trybie pojawić się tata w mundurze policjanta, musisz go zebrać, wtedy coś odblokujesz. O Boże, to w tym trybie muszę to odblokować. Tata w mundurze policjanta. Sexy. Was śmieszą te żarty, czy one śmieszą tylko mnie? Ja mam jeszcze piweczko. Oglądałem wczoraj po raz pierwszy z Amandą tego. Jak to się nazywało? Wilka z Wall Street. Kurde, fajny film, nie? Długo go unikałem. Ale mam jedno wrażenie o tym wilku z Wall Street. Mam takie wrażenie, słuchajcie, że ten film, wiem, że jest popularny w korporacjach, no nie? Że ludzie się tym jarają. I mam wrażenie, że kurwa spora ilość osób nie wyciąga właśnie z tego, w sensie złe wnioski z niego wyciąga. I myśli, że bycie korpo głównym to jest fajna sprawa. Ale muzyka jest fajna, nie? Chyba. W jakim czasie ci te HP-ki mi się regenerują? Nie regenerują mi się. Nie no. Gdzie jest? Daje się mi tu tatę w mundurze policjanta. Mam taki fetysz. Nie ma go. A! Kurwa! O Boże! Piszek, co myślisz przez... Na przykład korpogłówna. Mógłbym opisać taką osobę, czy według ciebie każdy, kto pracuje w jakiejś korporacji, to człowiek ściek? Mógłbym opisać. Myślę, że osoba fałszywie, teraz mi słowa brakuje, zafascynowana korporacją i zbyt mocno przeżywająca to jest korpogłówna. Nie mówię, że każdy pracujący w korporacji, ale raczej osoba, która nie potrafi oddzielić życia prywatnego od pracy i myśli, że zapierdalając u kogoś, osiągnie sukces i że będzie zajebistym karierowiczem i kurwa drugim wilkiem z Wall Street. Raczej wiesz, to, tak do tego podchodzę. Źle stukam ojcu, a można źle stuknąć ojca? Czy możemy się spodziewać, że ta gra pobije Heroes 3 piloci z tyłu? Myślę, Stan, że tak, ponieważ no, ma lepsze podłoże i sportowe niż Heroesy. Ale no, myślę, że nawet sranie do wiadra ma lepsze podłoże i sportowe. No bo można to robić na czas, można to robić na ilość, na jakość, na zapach. A w Heroesach, no, możesz po prostu grać jeden na jeden i tyle. I no, nie wiem, na przykład sranie do wiadra nie ma RNG. No im więcej zjesz, tym więcej wysrasz. A w Heroesach, no, no nie masz takiej zasady. Hehehehe.
tutaj Handle Bundle, dawali Showdown, może Shadowrun Returns. Zara będzie 100 lajków. Zaraz to powinno być tu 300, o tak, o, mech. Ej, no który ja mam tu grać tryb, panie Razer? Bo mi dwa zostały. Nie no, kurde, Shower With Your Dad. Stage. Unlocking Mode, o, uwaga, czytam na Steam Community. O, Amanda mi napisała piosenkę. Play... No? Tak. Tak. Zaczekaj chwilę. Play the free already unlocked modes. At every once in a while something unusual happens. When such an event occurs, you either interact with it, or if not possible, to try something else. A, czyli po prostu trzeba czekać na to, no nie? Trzeba czekać na to. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz to zagrać. To, w to grałem najmniej, w ten tryb. Tym już jestem dobry, bo znam kolejność pojawiania się ojców. A ja się, panie Razer, nie męczę, wiesz? Ja chcę to odblokować. Chcę zobaczyć po prostu te tryby, chcę je ograć, no nie? Chociażby jeden, well said. Chociaż jeden tryb chcę ogarnąć. Z tych dwóch jeszcze pozostałych, bo tam jeden jest przez DLC-ka. Ale muszę. A już mam Razer piosenkę, dawaj Amanda, mów jakie są ten. Gram, nie no powiedz, ale słucham. Do Hellraisera? Ale nie mogę otworzyć Hellraisera chyba. A jest karaoke takie? No. O ja pierdolę. Mam nadzieję, że mi streama przez to nie wyjebie, ale dobra, zaraz będzie śpiewane. Razer, jesteś gotowy? Ej, a ty dobrze ogarnęłaś urodziny? Jakie napisałaś? Razer, które to są twoje urodziny? Teraz popatrz na moment na czacie. Chyba dobrze, powiedziałem chyba. Tak? Zmień mi jak możesz. Miał chuja dużego, to myślałem, że starszy jest, nie? Ale... Dobra. Dobra, trzeba Shower With Your Dad wyciszyć. Uwaga! Dobra, czekajcie, będziemy przychodzić. To jest dzisiaj dzień Razera. Pierwsze sobie muszę tak włączyć syntezator. Pania. Serio, muszę, nie mogę całego dać? No okay. Możesz, ale wchodzisz. Okej, dobra. Daj sobie całe jak.
Ej, ja pierdolę, to będzie mistrzostwo. Czekajcie, ja się normalnie muszę na to. Jest pierwszy, przeczytaj całość. Tak. Czekajcie. Tak. O Boże, ej, czekajcie, to jest po prostu masterpiece, co zrobiła Amanda. Uwaga, jesteście gotowi? Podkład jest chyba się trochę różni od oryginału, nie? Tak, tak. Musi się różnić, dobra. No. La 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 la. Próba. Próba śmiechu. O Razer, ty mój top donatorze, o Razer, ty widzę twój nick na monitorze, o Razer, ty myśl o moim inwestorze, o Razer, jesteś seksu gejzer. Dwadzieścia pięć lat skończyłem, dużo w swoim życiu garów umyłem, ale nie dbam o to wcale, bo monetami rzucasz na mym kanale. Virgil Skill spokojnie żyjesz, ale u mnie sobie głowę zryjesz. Na gitarce przebierasz paluszkami i w Simsach bawisz się blondyneczkami. O Razer, ty mój top donatorze, o Razer, gdy widzę twój nick na monitorze, o Razer. O Razer, jesteś seksu gejzer. No, słuchajcie, muszę wam jedną rzecz tylko powiedzieć. Popierdoliłem się, nie zaśpiewałem dwóch ostatnich. Nie zaśpiewałem dwóch ostatnich. dwóch ostatnich wersów nie byłem w stanie zaśpiewać, bo się jebnąłem w jednym momencie. No, na samym końcu jeszcze było poza. I w Simsach bawisz się blondyneczkami. To jeszcze było w dniu twoich urodzin. Życzę pały dłużej jak cały Świebodzin. Tylko o tym zapomniałem, ale dajcie mi teraz chwilę, ja to sobie muszę odsłuchać, bo to... Skończyłem? Może no, czekajcie, dajcie mi chwilę, odsłuch. O Razer, ty mój top donatorze, o Razer. Monitorze, o Razer, ty myśl o moim inwestorze, o Razer.
ręce. Ej, to było naprawdę kurwa dobre. Ej, to było zajebiste. 25 lat skończyłem, dużo w swoim życiu garów umyłem. Ale nie dbam o to wcale, bo monetami rzucasz na mym kanale. Burger skill spokojnie żyjesz, ale u mnie sobie głowę zryjesz. Na gitarce przebierasz paluszkami i w Simsach bawisz się blondyneczkami. O Razer, ty mój top dolnej porze. O Razer, ty widzę twój nick na monitorze. O Razer. O Razer. Jesteś fake gazer. Ja pierdolę, ej, to było zajebiste. Ej, to było, to naprawdę było, kurwa. No, mistrzostwo. Dobra, typiarze. To co? Kończymy streamkę i się przerzucamy na Darkesta, nie? Bo widzę, że jest 22. Czy jeszcze próbujemy zrobić dwa podejścia i spróbować odblokować kolejny tryb w tym Shower with your dad. Razer Sexu Gazer, no jak? Co? No, dobre to było. Kurde, gdybym to tylko jeszcze gdybym był w stanie to przećwiczyć, nie? To już dałem dubska, który odblokować. Go Darkest, drugie podejście, Go DD. Dobra, zróbmy tak, zrobimy jeszcze jedno podejście. Jak się nie odblokuje, to już walimy Darkesta, co? Tylko w które? To. I bym... Co? Kurwa, sfailowałem. Ej, to właśnie chyba było to, co ja potrzebowałem, tak mi się wydaje. Ja to po prostu teraz spierdoliłem, bo nie zauważyłem. Tutaj podgłaśniałem w międzyczasie, myślałem, że to był kolejny. Ej no, naprawdę nie, to było śmieszne, ja się popłakałem. Ale ze śmiechu, oczywiście. Tylko ze śmiechu się popłakałem. O Razer! Ty mój top donatorze! O kurwa, pa jest to! Ja odblokowałem nowy tryb. Czy mam ich łapać, czy unikać? Chyba łapać. Ty no, kurwa, udało się. Zajebiście. Jakiś synthwave, nie? O, Razer! Ej, dobra jest ta piosenka. Ja nie wiem, jak ta Amanda przekminiła. Znaczy, w sumie łatwo jest, no nie? Jak już o tym wiesz, że O, Razer jest jak Hellraiser. Warning space error. Pociąg w wannie. O, fajnie. Odblokowałem coś? A nie, dobra, mam. Bavdats. Dobra, to jest jak Flappy Bird. A, ja tylko jednego tatę mam zaliczać. Jeszcze raz. Monsterek na mnie wyleciał. Teraz mam mokrą koszulkę, co ja zrobię? Normalnie chyba będę musiał ściągnąć. Ja, Razer, rozumiem, że ty od dzisiaj masz nową ksywę na kanale. Nie Razer, tylko Sexu Gazer, nie? Ej, tu w ogóle trzeba 6-9 zrobić wynik. Słuchajcie, 6-9, nie? Że seks. Że tata pod prysznicem to seks. Słuchajcie, żart, no nie? Czajcie czy nie? Pewnie nie czajcie.
A, ten tryb jest pojebany. Jakby to jeszcze zestrzeliwanie działało, to by było zajebiste. Wiecie, jakbym za zestrzeliwanie też dostał punkty. Słuchajcie, nie mogę patrzeć na czat, bo się tu skupiam mega, bo już jestem w połowie drogi. O kurwa, to było blisko. 37. Tego nie zbieram. To jest ryzykowne. 44. Ty kurwa, no jest bliziutko. Ja pierdolę, to fartownie. Ja pierdolę, ale dobra, to tylko jedno życie. Poszło. 12 jeszcze. Co tam, Kaed? Jaka polska gola? Oho, nagi tata został prezydentem. Synu, dziękuję za oswobodzenie mnie. Chodźmy pod... Chodźmy na burgera. Ha, 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 ha. O. Ty, chyba kurwa ukończyłem grę, tak mi się wydaje. Nie, mam jeszcze jeden tryb, tylko nie... Dwa tryby mi zostały. Dobra, zajebiście. Typiarze, no to słuchajcie, co ja wam teraz będę gadał. Dziękuję, to był naprawdę fajny. To był naprawdę fajny Sellout Saturday, podoba mi się. Jeszcze fakt, że był krótki, to... Tak, o. I w tym momencie, typiarze, robimy tak. Ja restartuję streamka, potrzebuję 2 minuty, żeby to się zapisało na kanale i odpalam Darkest Dungeon, ok? Więc wy nigdzie nie uciekajcie. Nie mogę i nie będzie poczekalni na tym drugim streamie jak coś, no nie? Ja sobie na szybko skoczę po piwosza, w sensie nawet nie do sklepu, do lodówki, no nie? Także ja w tym momencie zamykam streama, nie będzie poczekalni i od razu lecimy z Darkest Dungeonem. No. Także do zobaczenia za 2 minuty dosłownie. 2 minuten.